do waszej matury rozszerzonej. Zostało 19 dni, a dzisiaj mam dla was ciekawy dowód algebraiczny z dowodem na niepełny kwadrat. Zapraszam. A po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Zapomniałem wspominać, oczywiście jakbyście chcieli wesprzeć algorytm YouTube'a, możecie napisać hashtag w komentarzu. Rozszerzony maraton na matura rozszerzoną 2024. Zmieściłem się. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y takich, że x jest różny od y, prawdziwa jest nierówność, że x do czwartej plus y do czwartej jest większe od xy razy x kwadrat plus y kwadrat. Raczej bym powiedział typowy dowód algebraiczny na rozszerzenie. Natomiast tutaj można się wpakować w taką rzecz, która się wydaje oczywista, ale nie wiadomo trochę jak to udowodnić. Natomiast okej. Okay. To co po kolei. I tak, przerzucamy, wymnażamy i przerzucamy standardowo. X razy y razy x kwadrat to będzie mi minus x do trzeciej y. Xy razy y kwadrat to będzie xy do trzeciej, czyli minus xy do trzeciej większe od zera. No początek raczej prosty, teraz też się tak raczej samo narzuca, co tutaj trzeba by było zrobić, no bo chyba jakieś grupowanie, nie? No x do czwartej może z tym byśmy sobie połączyli, z tego by można było wyciągnąć x do trzeciej. To w nawiasie będzie x minus y, dobra? A z tej drugiej pary tu by można było wyciągnąć plus y do potęgi trzeciej, stąd zostanie nam y, stąd zostanie nam minus x. Czyli zrobimy inaczej, to zrobimy minus y do trzeciej wyciągniemy, to wtedy stąd nam zostanie x po prostu, bo minusa wyciągamy, a stąd nam zostanie minus y. No bo takie grupowanie chcemy mieć to samo. No i teraz możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, x minus y możemy wyciągnąć, no to tu w nawiasie będzie nasze x do trzeciej minus po prostu nasz y do trzeciej. Dobrze, zamykamy nawias większy od zera. Dalej co się rzuca w oczy? No ten dowód na początku jest taki bardzo kroczek po kroczku, sam trochę prowadzi, co tu trzeba zrobić. No to co? Tutaj jest wzór trzeciego stopnia, tam wiemy, że się pojawi x minus y jako ten nawias, czyli to się połączy z tym, będzie kwadrat, dobry pomysł, czyli tu mamy tak, x minus y, a tu będzie x minus y, a w drugim nawiasie już będzie plus, czyli x kwadrat plus y kwadrat większe od zera, no i to się ładnie tutaj połączy w kwadrat, czyli ogólnie dostaniemy tutaj x minus y do kwadratu razy x kwadrat plus y kwadrat, no i to wszystko jest większe od zera. Tutaj w ogóle nie napisałem jakie założenia, raczej polecam to robić. Założenia jakie w tym zadaniu są? Dowolne, tylko że x jest różne od y. Czy x jest różne od y, czyli w sumie x minus y różne od zera, nie? To jest nasze założenie. No to co już można stwierdzić, to na pewno ten pierwszy nawias jest większy od zera, no bo to co w nawiasie nie może być zerem ze względu na założenie, tak? Z założenia x minus y różny od zera. No dobra, czyli to już jest dodatnie. No i teraz my powinniśmy jeszcze udowodnić, że ten nawias jest też dodatni. No i teraz wiem, że bywa problem. Bywają schody w tym zadaniu. No bo na początku mogłoby przyjść do głowy, no dobra, ja chcę udowodnić, że to jest dodatnie. To jakby to można było argumentować? No może jakoś zwinąć do wzoru skróconego mnożenia, czyli to by można było dodać 2, ale odjąć jeszcze xy, nie? Można by tak spróbować, to by kusiło na początku, tylko wtedy jest kwadrat minus coś. Minus coś to już średnio pod dowód na to, że to jest dodatnie. Nie mówię, że się nie da, natomiast może być problem. To jest właśnie tak zwany niepełny kwadrat, to co tu mamy, no bo jakby to była dwójka, to byłby pełny kwadrat, a tak to nie jest. Także zajmijmy się tym wyrażeniem tak naprawdę, podpiszmy sobie w ogóle, że to jest jakieś może f. O, tak sobie podpiszemy. Zajmiemy się tym wyrażeniem osobno zupełnie, bo my musimy udowodnić, że to f, ten nawias, też jest dodatni zawsze. Czyli nasze f to jest x kwadrat plus xy plus y kwadrat. No i tutaj kilka sposobów na to istnieje, jak to można udowodnić. Natomiast taki sposób wydaje mi się najbardziej przejrzysty dla mnie osobiście. To jest metoda na sparametryzowanie jednej z niewiadomych. No i pytanie, czy wiecie o co chodzi, czy coś takiego kiedyś robiliście. Czyli my możemy sobie ustalić, że na przykład y, bo bardziej tak zostawimy x jako niewiadomą, zapiszmy sobie, że w takim razie y to będzie nasz parametr.
A w takim razie x to jest nasza niewiadoma. Dobra? W wężu sobie coś takiego wyobrażamy. Okej, no to w takim razie już teraz możemy zapisać, że ta funkcja jest funkcją zależną od x, że to jest x kwadrat plus x właśnie tam. Czyli nawet bym zamienił kolejnością yx. Spróbuję wam to zrobić czytelnie, bo wiem, że bywają problemy po prostu w tych zadaniach. Plus y kwadrat. No to to jest funkcja kwadratowa patrząc na x. My chcemy udowodnić, że ona jest większa od zera, czyli że jest zawsze nad osią, nie? Zauważcie. Zapiszmy sobie współczynniki tej naszej funkcji, czyli nasz współczynnik a przy x kwadrat to 1, nasze b przy x jest to y, a nasze c wyraz wolny to jest y kwadrat. No okej, okay. Policzmy deltę, spróbujmy coś tam zobaczyć, co się z tym dzieje. Czyli nasza delta to b kwadrat to będzie y kwadrat minus 4 y kwadrat. Okej. Okay. Czyli wychodzi z tego minus 3y kwadrat. Delta wyszła minus 3y kwadrat. Co możemy na ten temat powiedzieć? No możemy powiedzieć na ten temat to, że jeżeli y będzie zerem, to delta będzie zerem. Jeżeli y będzie czymkolwiek innym, no to do kwadratu da nam dodatnią liczbę, razy ujemna będzie ujemna cała delta. No dobra, to rozbijmy sobie na dwie sytuacje. Czyli dla y, powiedzmy sobie szczerze, różnego od zera. Pierwsza sytuacja. Dla y różnego od zera nasza delta będzie mniejsza od zera. Czyli jak ta funkcja nasza f będzie wyglądać? No wiadomo, że a jest dodatnie, czyli ramiona tej paraboli są do góry, no i skoro delta ujemna, to nie ma miejsc zerowych. Okej. Okay. No to można stwierdzić, że nasz f od x jest dodatnie dla każdego x, dla x należącego do rzeczywistych. No i razem, i również dla y różnego od zera, tak? No bo pamiętajcie, że mamy tutaj dwie rzeczy w tym zadaniu. No dobra, to jest pierwsza sytuacja. No to teraz druga sytuacja, no trzeba jeszcze tutaj uzupełnić wszystko, czyli no skoro zrobiliśmy, że y jest różny od zera, to zróbmy dla y równego 0. Dla y równego 0, 3, minus 3 razy 0 to będzie 0, czyli wtedy nasza delta będzie równa 0. Okej, czyli jest jedno rozwiązanie, czyli jak ta funkcja wtedy wygląda? No ona będzie wyglądać w ten sposób, że tu będzie nasze jakieś x0 i nasza parabola wygląda wtedy tak, nie? Dobra, w ogóle może policzymy x0, słuchajcie? Nie? Może by było dobrze policzyć x0? To x0 wtedy to jest minus b, czyli minus y, przez 2a, czyli przez 2, tylko że y jest 0, czyli będzie 0 przez 2, czyli 0. X0 jest wtedy równy 0, nie? Coś takiego. Nas cały czas interesuje, kiedy to jest większe od 0, tak? Ogólnie, zauważcie. No to kiedy to f od x u nas będzie większe od 0? W tej sytuacji? No f od x będzie większe od zera dla wszystkich x-ów, tylko nie 0, nie? Czyli dla x-ów należących do rzeczywistych z wyłączeniem zera. No i co? Jakiś problem by był, nie? No bo jak to miało być dla rzeczywistych? Ale istotna sprawa, ponieważ my wiemy z założenia, nawet tu już mam zapisane, że x miał być różny od y, tak? Zauważcie, że ta sytuacja, czyli to x0 równe 0, jeżeli mamy sytuację, że y jest równy 0, to wiemy, że wtedy x0, wtedy że ten x też nie może być zerem w takim razie, nie? No bo z założenia, z zadania. Czyli jeżeli tak, no to w takiej sytuacji to, że funkcja jest dodatnia dla wszystkich x-ów bez zera, nie jest problemem, bo x i tak nie może być zerem. Czyli dla wszystkich x-ów możliwych z założenia, ta funkcja jest większa od zera. Więc tak naprawdę podsumowując obie te sytuacje, tak, bo tu robimy sobie sumę, można powiedzieć, tych rzeczy, wynika, że tak naprawdę f od x jest większe od zera dla x-ów należących do rzeczywistych i y-ów różnych od zera oraz x-ów różnych od y oczywiście, lub f od x jest większe od zera dla x-ów różnych od zera, y-ów równych 0, no i x-y wtedy będą różne od y. No to co z tego wynika? Z tych dwóch rzeczy wynika, że po prostu f od x będzie zawsze większe od zera dla naszych założeń, czyli dla x-a y należących do rzeczywistych, z tym, że x ma być różny od y. Ok? No czyli wiemy w takim razie, że to będzie również większe od zera, można napisać z gwiazdki. Tutaj sobie zrobimy gwiazdkę, żeby nie było. No i oczywiście dopisać, że iloczyn dwóch liczb dodatnich jest dodatni, co kończy dowód. No taki sposób na niepełny kwadrat. Dajcie znać w komentarzu, czy jakiś inny pomysł na udowodnienie tego wyrażenia, że jest większe od zera. No ja bym to po prostu rozbił na dwie sytuacje. Mam nadzieję, że w miarę czytelnie wszystko tutaj jest jasne. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Przypominam, że jutro live dla rozszerzenia o 18. Także zapraszam w niedzielę. A po co mi ta matma? A tu macie jakieś podobne zadanko dowodowe do przećwiczenia.